10 polskich samochodów, zestawienie przygotowane na podstawie autokult.pl. 10 Zastawa 1100P. Choć w rzeczywistości zastawa była autem jugosłowiańskim, to była również składana w Polsce. Jej historia w naszym kraju sięga roku 1975, kiedy to rozpoczęto montaż zastawy w fabryce samochodów osobowych. Produkcję w Polsce zakończono w 1983 roku. 9 Mikrus MR300, samochód osobowy o bardzo uproszczonej budowie, produkowany w latach 1000. 1957-1960 przez WSK Mielec we współpracy z WSK Rzeszów wyprodukowano 1728 sztuk. Władze w 1956 roku zapragnęły auta 4x4. Co, aby Was nie zmylić, nie miało wcale oznaczenia napędu na wszystkie cztery koła, ale miał to być odpowiednik auta czteroosobowego ze czterema kołami ważącego 400 kg i spalającego 4 litry na 100 km. 8. Nysa samochód dostawczy produkowany przez Zakład Samochodów Dostawczych w Nysie w latach 1958-1994. Nysa była tak popularna, że w 1968 roku eksport wyniósł ponad 50% całej produkcji. 7. Turpan samochód pick-up i dostawczy produkowany w latach 1973-1991 w Poznaniu. Jego przeznaczenie miało być funkcjonowanie w gospodarstwie rolnym. Tarpan bazował na Syrenie. Auta w swojej historii były nawet eksportowane do Grecji i Iranu. 6 Żółk rodzina polskich samochodów dostawczych produkowanych w FFc w Lublinie. Auto zdobyło wielu nabywców. Stworzono wiele różnych wersji i Żółk był nawet eksportowany do Egiptu. Ostatniego Żółka widziano w fabryce 13 lutego 1998 roku. Po 40 latach produkcji pojechał on do muzeum. 5. Fiat 125P samochód osobowy klasy średniej, produkowany w Polsce w FSO w Warszawie od 1967 do 1991 roku na podstawie licencji włoskiej firmy Fiat. Po wykaśnięciu licencji w 1983 roku, nazwę zmieniono na FSO 125P. Warto wspomnieć o popularnych jamnikach, które mogły w sobie pomieścić przepisowo aż 8 osób. 4. Warszawa. Samochód osobowy produkowany w latach 1951-1973 przez Fabrykę Samochodów Osobowych w Warszawie w oparciu o konstrukcję radzieckiego samochodu M20 Pobieda, rozwijaną następnie przez FSO. Był to pierwszy samochód osobowy produkowany seryjnie w Polsce po II wojnie światowej. Warto wspomnieć, że w ówczesnej fabryce pracowało wówczas 10 tysięcy osób. 3 Polonez samochód osobowy produkowany przez Fabrykę Samochodów Osobowych w Warszawie od 3 maja 1978 roku do 22 kwietnia 2002 roku. Powstał jako następca polskiego Fiata 125P, który był jednak produkowany równolegle aż do 1991 roku. Przez cały okres produkcji samochód przeszedł kilka większych modernizacji. Wprowadzono także kolejne odmiany. Auto zostało zaprojektowane tak, aby spełniało wszystkie Wszystkie amerykańskie normy bezpieczeństwa, w związku z czym miało nawet wzmacniane drzwi boczne, co wówczas było nowością. Dwa Serena, rodzina polskich samochodów osobowych i dostawczych, produkowanych w latach 1957-1972 przez Fabrykę Samochodów Osobowych w Warszawie, a od 1972-1983 przez Fabrykę Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Wyprodukowano 521 311 egzemplarzy. Charakterystyczne drzwi Sereny otrzymały nazwę do łapania drobiu, ponieważ otwierały się pod wiatr. Jeden Fiat 126P, samochód osobowy skonstruowany w zakładach Fiat, produkowany we Włoszech w latach 1972-1980, a w Polsce od 6 czerwca 1973 do 22 września 2000 roku. Polska wersja licencyjna produkowana była przez fabrykę samochodów małolitrażowych Polmo Bielsko-Biała w Bielsku-Białej oraz w Tychach. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!